Jak Państwo widzieliście, została podana informacja o tym, że w wyniku kontroli NIK-u zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie składowania materiałów medycznych. W związku z powyższym został skierowane tutaj wystąpienie o popełnieniu wykroczenia do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. I myślę, że tutaj właściwie było, żeby Pan Dyrektor się ustosunkował do tej informacji, która się pojawiła i ewentualnie do działań, które podjął, które miały na celu usunięcie tych nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli. Szanowni Państwo, tak jak Pan Starosta tutaj wspomniał, chciałbym się odnieść do tych wszystkich informacji. Oczywiście w okresie od 19 lipca do 21 września 2016 roku miała miejsce w SPZOS w Turku kontrola Najwyższej Izby Kontroli dotycząca postępowania z odpadami medycznymi. W okresie od stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2016 roku. W listopadzie, 2 listopada otrzymaliśmy wystąpienie pokontrolne, które również jest na stronach NIK-u dostępne. W listopadzie jako dyrektor odniosłem się do tego wystąpienia, przesłałem informacje i wyjaśnienia dotyczące działań, jakie my podjęliśmy i podejmiemy w najbliższym czasie. Oczywiście w raporcie tym zostały wskazane nieprawidłowości, ale nieprawidłowości na przełomie, mówię, 2014 roku i pierwszej połowie 2016. Jeżeli chodzi o działania, jakie my zaproponowaliśmy, to faktycznie 15 grudnia 2016 roku została przede wszystkim powołana komisja, która miała na celu wprowadzenie systemu kontroli zarządczej. Zostało przeze mnie takie zarządzenie podpisane, wprowadzone i ten pierwszy etap, czy warunek kontroli, który był nam wytknięty też jako błąd, został już zrealizowany. Również 25 stycznia 2017 roku wprowadziliśmy całkowicie nową procedurę dotyczącą postępowania z odpadami medycznymi, która również brała pod uwagę wszelkie zastrzeżenia tutaj Najwyższej Izby Kontroli i ona również już funkcjonuje. Również były podnoszone w tym raporcie kwestie, że nie pobieraliśmy opłat z tytułu kar umownych od firm, które zajmowały się od nas odbiorem i unieszkodliwianiem tych odpadów. Również te rzeczy zrealizowaliśmy. No, myślę, że tutaj można byłoby podkreślić, że od firmy z Bełchatowa za okres od stycznia 2014 roku do lipca 2015 roku była to kwota 63 groszy, którą faktycznie żeśmy tutaj wystąpili, została uregulowana. Natomiast w okresie od 20 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku firma z Konina w ramach tych kar musiała nam uiścić opłatę złoty,57 groszy. To też zostało przez nas wysłane, uregulowane. Również były podnoszone kwestie braku dokumentów potwierdzających proces unieszkodliwiania tych wszystkich odpadów. Na dzień dzisiejszy z każdym miesiącem, kiedy dostajemy fakturę, również dostajemy takie potwierdzenie, także to już jest również w posiadaniu naszych dokumentów. Również są osoby odpowiedzialne w szpitalu, które dzisiaj kontrolują cały przebieg i ewidencję transportu tutaj naszych odpadów, które znajdują się u nas w szpitalu. Również od 14 stycznia 2017 roku żaden podmiot zewnętrzny nie korzysta już z naszych magazynów, bo faktycznie takie wcześniej było. My te umowy po prostu wypowiedzieliśmy, dzisiaj już tego problemu nie mamy. Wszelkie pomieszczenia, które były gdzieś tam wykazane, że niewłaściwie były te odpady przechowywane, to już jest wszystko uregulowane, my to kontrolujemy, także tutaj te wszystkie rzeczy, które były wskazane,
wskazane, są już dzisiaj u nas wdrożone i funkcjonują poprawnie. Także były podjęte dużo wcześniej te działania, niż ukazała się informacja w prasie o po prostu takich nieprawidłowościach.